Cześć kochani, tu Paula Paulina, witam Was ponownie na moim kanale. Niestety przychodzę do Was z złymi wiadomościami, przynajmniej dla mnie. Niestety to jest moja ostatnia kąpiel w tym roku. And the stars burning free, guide us where you and I are to be. Już jesteśmy na miejscu, jesteśmy znowu na Alikies Drosja, na Halfidzie. Powiem Wam, że ostatnio jak tutaj byliśmy, to było tutaj po prostu mega full ludzi, nie było nawet gdzie zaparkować. A teraz cisza, spokój, no może dzisiaj już pod spokój, nie, ale jest o wiele mniej ludzi, plaże są puste, jest parking do zaparkowania, nawet za mną jest taka knajpa z basenem, nie wiem czy ją widać. To tam była ona przepełniona ostatnim razem. A kiedy to było? Miesiąc? Ponad miesiąc czasu temu? Coś takiego. No i powiem Wam, że to jest super, nie? Koniec sezonu, turyści wyjechali, szkoły się zaczęły. No i po prostu jest o wiele mniej ludzi. Też temperatura spadła o wiele, nie ma już takich upałów ponad 30 ileś stopni. No ale powiem Wam, dzisiaj jest 28 stopni, słońcu jeszcze więcej, więc nie jest tak źle. Daje czadu. Więc lecimy znowu na tą samą plażę prawdopodobnie. Chyba, że pójdziemy gdzieś indziej, ale to się okaże. Się przejdziemy na nogach i jakąś się znajdzie. Dzisiaj sobotę i jest godzina 12:30. Wyszliśmy troszkę późno z domu. No i niestety musimy dzisiaj wcześniej o wiele wrócić, bo ja dzisiaj idę pod wieczór do klubu Lindsay Lohan. Z tego też będzie vlog. No i będę musiała się po prostu naszykować. Will you wander with me? Will you wander with me everywhere? And the stars burning free, and the stars burning free, guide us where you and I are to be. Rozłożymy na leżakach, tym bardziej, że się za nie nie płaci, tylko trzeba coś sobie zamówić, więc mama sobie zamówiła kawę. Ja jeszcze nie wiem, co chcę, muszę się zastanowić. Z plaży. Rozbieramy się i skoczymy do wody. Ale to strasznie zimna, zamarzłam, właśnie wyszłam i myślałam, że po prostu zamarznę, ale się czy pod
trochę lepiej, nie? Nie mogę się uspokoić. No niestety woda już jest lodowa, ta już nie jest na ciepłutka jak była. No to są bardzo już zimne. Jeszcze strasznie wieje, powiem wam. Jest niezbyt fajnie. Pokażę wam, co wyłowiłam. Patrzcie na to. Ta fajna muszla. I tutaj znalazłam koralowca nawet. Ała, mi się nadupła. Takiego koralowca znalazłam. No i później pełno takich małych. Że muszelek jest bardzo dużo, bo w ogóle plaża, morze, woda, znaczy, o, może woda, była o wiele wyżej. I teraz nie wiem dlaczego, woda jest o wiele niżej. Więc powiem wam przez to, że jednak się nie będę już kąpać, bo mi jest strasznie zimno. Będę się opalać, bo jednak słoneczko daje. Powiem wam, że mi jest bardzo smutno, że muszę za tydzień już wracać. Za tydzień. No nie za cały. No dzisiaj jest sobota, ja wracam w czwartek. Powiem wam, że mnie taka depresja troszkę łapie. Bardziej o pogodę chodzi, bo w Polsce już strasznie zimno jest. Wieczory są już po prostu jak zima. 5 stopni mi mówią, że nawet mają, więc powiem wam, że troszkę mnie to niezbyt zachwyca. I pewnie jak wrócę do Polski, to będę w takiej depresji przez tydzień czasu, no bo jednak tutaj jest taka fajna pogoda. Nie jest już tak superowo jak było, ale jednak jest różnica, tak? Te 28 stopni w dzień, co my mamy tutaj, a na przykład w Polsce co jest po 10 stopni, przynajmniej tam w moim mieście. Więc różnica jest naprawdę totalna. No trudno, no ale niestety trzeba wrócić do rzeczywistości, tak? Patrzcie, mama jaką muszlę wyłowiła. Jaka piękna. A nice little hole, giving, giving. The more I learn, the less I know. Down, just let me go to the unknown. I'm drifting, drifting away. Właśnie zakupujemy kostka. Zakupujemy kostka, jej! Powiem wam, że mi jest strasznie zimno i ubrałam to od mamy. Ale coś z nami za duże, patrzcie. Też jest zimno. Mamy też jest zimno, jest cała zakryta ręcznikami. O, w wodzie jest cieplej. Zaraz lecimy do domu, już jest 17. Muszę się jeszcze naszykować na wieczór. Mi się nie wyrobię, jeszcze godzinę czasu drogi jest, więc wiecie. Kurz, przynajmniej do 6 musimy stąd wyjechać. Nie dłużej. Ostatni dzień, ja nie mogę. Ostatni dzień i koniec tego raju. Niestety. Drifting, drifting away. Jemy soczek. Jak widać, ubrałam sobie już sukieneczkę, bo mi jest strasznie zimno. Tutaj na plaży wieje strasznie i z morza zawsze jest chłodniej. Ale jak się pójdzie troszkę wyżej, tam gdzie jest ulica, to jest ciepło. Tak, w Atenach też jest gorąco. Sobie tak siedzę na piasku, powiem wam. Relaksuję się, bawię się piaskiem. Póki jeszcze mam czas i mogę. Póki jeszcze mogę się bawić, to się bawię. Bo już koniec z tym, niestety. Niestety teraz zima będzie u nas w Polsce.
ulicę, jak już, w sumie już się zaczęła zima, już jest tak zimno, że po prostu masakra. Śnieg przyjdzie, będziemy musieli znowu kurtki ubierać. Ja tego nienawidzę właśnie w zimę, że trzeba się tak grubo ubierać. Ja po prostu nie mam nawet jak oddychać. Tyle mam warstw zawsze ubranych, że po prostu masakra i tak mi zawsze zimno. Ja jestem strasznie właśnie takim zmarzdziuchem. Nie wiem, od czego to zależy, przez to, że ja się wychowałam w Grecji i ja znoszę upały, a zimy nie znoszę. Nie wiem, nie wiem. W każdym razie ja nie lubię zimna. Poniżej 25 stopni to dla mnie jest dość, dla mnie jest zimno. Musi być powyżej 25 stopni, żeby mi było ciepło. No. No i takie tam, powiem wam, że koniec tego dobrego. Ostatni filmik z plaży w Grecji. Tak jakoś mi jest smutno trochę. Kochani, niestety już wracamy, już jest godzina 18. A nie chce mi się, tak powiem wam szczerze, wracać. Jest tutaj bardzo fajnie. Jakbym się nie śpieszyła, to pewnie byśmy siedzieli aż do zachodu słońca. No ale takie życie niestety. Dobra, ja się, kochani, z wami będę już żegnać. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego filmiku. To, że się skończyły wakacje, nie znaczy, że już nie będę robić filmików. Spokojnie. Dobrze, kochani, trzymajcie się. Pozdrawiam was wszystkich. Wysyłam buziaczki. I pa! That.